bardzo serdecznie, Ebano! Ojejku, jaka jestem... Poczekajcie, przebiorę się, bo wyglądam jak jakiś flejt. Ojejku. No, teraz to jestem czysta. Serio, co? Serio? Serio. Słuchajcie, dzisiaj chciałam z wami... O, gazety! Wolność. Kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem, czy jakoś tak? O, jestem Conchita! Conchita Fernandez! Już mi, słuchajcie, szajbunda. Szajbunda po prostu. Weroniczka wpadła w szał, dziki szał. Tak, Weroniczka, dobrze słyszeliście, Weroniczka? No. Słuchajcie, dzisiejszym tematem będzie... Dzisiejszy jest film, jest przedpremierowy do jutrzejszego filmu, bo pokażę wam swoją metamorfozę. 12-tygodniową, 11, nie wiem jak, już nie pamiętam, na pewno to będzie w filmie. W każdym razie grubo się nad tym zastanawiam, czego puszczę. Grubo, bo było grubo. Było grubo, dla niektórych to nie będzie grubo. Jak jestem potargana, jejku. Potargana! Emano! Jejku, słuchajcie, czasami to po prostu się brzuda. Słuchajcie, dzisiaj chciałam wam tak z wami, nie na śmiesznie, ale tak chciałam wam poopowiadać, słuchajcie, moją przemianę. Ponieważ jutro będę puszczała film, jak ja się zmieniałam, jak się zmieniało moje ciało podczas diety i ćwiczeń. Ale powiem wam, że jak oglądam te pierwsze dni, to miałam takiego stresa, słuchajcie, miałam takiego stresa. Jak ja bym chciała tak połączyć ten film, co ja dzisiaj gadam, a ja mogłabym tak gadać godzinę o tym, jaka ja jestem konsekwentna w swoich czynach dietowych. Zobaczcie, co sobie naszykowałam, rogaliczka. Ja tak kocham, słuchajcie, jeść, a w ogóle ostatnio te słodycze. Wiecie, idzie mróz, nie? I po prostu... No jejku, z takim drzemiczkiem, nom. Weź ta się napita kawy i nie zjedz ta coś słodkiego. Ma prawie trzeba być kretynem, albo po prostu mieć silną wolę. Słuchajcie, ja generalnie chciałam wszystkim, którzy są na diecie, mega pogratulować, że jesteście zdyscyplinowani, że wam się udaje. Słuchajcie, po pierwsze, ja mam tarczycę. Ona ma tarczycę! Oh my god! Połowa gwiazd ma tarczycę i po prostu ja mam schudnąć. Ja mam tarczycę, mam Hashimoto, jest mi mega trudno schudnąć. Jest mi mega trudno schudnąć. Jakbyście zobaczyli, jak ja prowadzę tryb życia w ciągu dnia, to ja powinnam być taka, naprawdę powinnam być taka, po prostu taki patyczak. Po prostu ja jestem... Wiecie, ja jestem po prostu szajbnięta. Wszędzie mnie jest pełno. Na siłownię wstaję o godzinie 5:30, ćwiczę godzinę, niecałą, przecież nie chce mi się całej godziny ćwiczyć. Dietuję się i tak nie ma takich efektów, jak ja bym chciała mieć. Ale jak można mieć efekty zajebiste, 100%, jakby się chciało? Jak ja właśnie sobie tak rogaliczka sobie zjem, tu sobie kabanoska zjem. Aż frania można z tego wszystkiego dostać. Tu sobie kawki się napiję. Wiecie, to nie jest takie łatwe, słuchajcie. Dlatego ja chciałam wszystkim pogratulować, którzy wytrzymują, słuchajcie, na diecie, ja nie wiem, przynajmniej pół roku. Ja po prostu tak 4 tygodnie wytrzymałam. Ma! Coś grałam, coś po 4 tygodniach zrobiłam sobie libację! Dwa piwinka. U teściowej na imieninach. Było fajnie. I słuchajcie, no i takie chillouty trzeba sobie robić. Ja nie mówię, że wiecie, co tydzień, jak ja ostatnio, nie, sobie gratuluję tych coraz mniejszych kilogramów, ale tak. Zobaczcie, waga mi stanęła, już 2 tygodnie jest ta sama waga. Bo przez to, że weekendy po prostu sobie pozwalam, a nie powinnam. Może i nie powinnam, ale po prostu powiem wam tak, no ta zima, nie? Hu-hu-ha, nasza zima zjała. Jak zjesz rogala, ha-ha, to będzie ci ciepło w dupę. No ja tak tłumaczę. Zjem coś słodkiego, to od razu, słuchajcie, tak mi jest cieplutko w ogóle, taka jestem szczęśliwa, nie? A jak to powsiadkę tak jem, to tak sobie myślę, tak, kuźwa. Zimno mi, zimno! Trzeba zagryć cukierkiem albo czymś innym, nie? Słuchajcie, a wracając do mojej diety, bo wiem, że wszyscy się mnie pytacie, że schudłam. Tak, schudłam 5 kilo, słuchajcie. To jest 5 kilo, nie? 5 kilo schudłam. Przez 12 tygodni chyba, czy tam, no 12. Teraz akurat jak nagrywam ten film, to jest 12 tydzień. Dzisiaj generalnie jest wtorek, a mam zamiar puścić ten film w poniedziałek, więc to będzie akurat mój 12 tydzień. 12 tygodni jestem na diecie, schudłam 5 kilo, bo
Mogłam schudnąć więcej, ale niestety niektóre weekendy mnie po prostu zgubiły. Po prostu ta pizza, te wszystkie, no. Słuchajcie, jestem tylko człowiekiem. Lubię sobie pofolgować czasami. No i ja mało co jestem konsekwentna, jeśli chodzi o dietę. Ja kocham jeść. Mikołaju, Mikołaju, jak mnie słyszysz, spraw, abym mogła żreć i nie tyć. To jest jedyne moje życzenie, które po prostu chciałabym, żeby się spełniła! No i moi drodzy, ja mam, zaczynałam od diety 2100 kalorii. Jest to mega dużo żarcia. Moja dietetyczka, która zajmuje się głównie hormonami, jest po prostu, no jest bardzo dobra w tym, co robi. Mówię, schudłabym więcej, gdyby nie to, że weekend mnie wciągnął, tak mi weekend mój. Ale nieważne, nieważne. Słuchajcie, zaczynam 2100 kalorii. Przez 4 tygodnie żarłam naprawdę duże porcje. I słuchajcie, tak naprawdę to jak jadłam te 2100 kalorii, najwięcej schudłam. Wtedy schudłam 3 kilo i super się czułam, cała woda ze mnie zeszła. Później po 4 tygodniach zaczęłam, wykupiłam kolejną dietę 1900 kalorii. Dietetyczka, do której chodzę, nie uważa coś takiego, że mamy zaczynać od niskokalorycznych, nie wiem, nie znam się na tym, dietach. Poczekajcie, rogalika sobie ze mnie. Uważa, że nie powinno się zaczynać od niskich diet, bo jakby dała mi na początku 1500, to ja bym mogła w pierwszy tydzień, w pierwszy miesiąc schudnąć 10 kilo, ale jak ja bym schudła te 10 kilo w pierwszy miesiąc, to wiecie co, ja bym tych rogalików teraz miała całą tacę, bo ja bym się tak cieszyła, słuchajcie, że ja tak schudłam, bo to tak jest. Za szybko się chudnie, no i później jest ten efekt jojo. A jak ja się tak nafutruję raz na jakiś czas, ostatnio co weekend, to po prostu to jest, nie ma takiego szoku dla organizmu. Teraz zeszłam na 1900 kalorii i tak będę teraz ciągnęła to do świąt. No i nie wiem, po świętach może bym chciała troszeczkę zbić to wszystko, ale no co zrobić. No i tak żrę po prostu więcej niż powinnam, no. Ale schudłam, słuchajcie, ćwiczę codziennie rano o 7, o 5.30 wstaję, wstawać, Boże, przepraszam, wstaję ćwiczyć, już mi się język zaczyna plątać, wstaję ćwiczyć o 5.30, pierwszy miesiąc głównie robiłam trening na orbitku oraz z Kołakowską. Kołakowska ma dużo takich fajnych skocznych, nie? Ja to lubię takie skakańce, nie? Nie mam w ogóle pary w łapie, więc takie, wiecie, dla mnie takie pajace, srace to coś dla mnie, nie? No i kawki się napiję, poczekajcie, bo już wypadłam z rytmu. No i słuchajcie, ja z Kołakowską. W międzyczasie czasami, piękne zdanie, zaczęłam biegać. Zaczęłam sobie troszeczkę biegać. Później chyba w 8 tygodniu zaczęłam sobie tam troszeczkę ciężarki podnosić, czy tam w którymś. Ale to tak, wiecie, tylko przysiady, obciążenie tam 15 kilo. Przysiady, wiecie, żeby mieć większy zad, czy co. No i generalnie pierwsze 6 tygodni było luks malinga, słuchajcie, było pięknie, waga schodziła zajebiście, później się zatrzymywała, ale centymetry schodziły, wiecie, srele morele, zresztą sami po filmach mówiliście, ale schudłaś. No słuchajcie, ale ponosi mnie teraz, słuchajcie, ja po prostu nie wiem, jak to jest być tak ściśle na diecie, nie potrafię, trzymam się cały czas. Nie jem kabanosów, mówicie też nie jem kabanosów. No nie jem, bo po prostu ograniczyłam. Jest to mega trudny proces. Od razu wszystkim mówię, mimo tego, że mam żarcia po kokardę, to czasami po prostu jak otworzę lodówkę, czy tam na stole coś leży, to po prostu się nie da. Jestem tylko człowiekiem. Ja nie jestem żadnym, ja nie będę startować w żadnych zawodach, nigdzie. Ja po prostu jestem człowiekiem od czasu do czasu. Po prostu muszę, bo się po prostu zesram, jak tego nie zjem. Dobra, słuchajcie, kończę to posiedzenie. Generalnie, prawdopodobnie 12 tygodni już jestem na diecie. Ogólnie schudłam 5 kilo. Jestem na wysoko kalorycznej diecie. Tak to się chyba mówi, ja się nie znam na tych dietach. Słuchajcie, jem 4 posiłki dziennie. Jem bardzo dużo kanapek z chlebem żytnim, bo moja dietetyczka wie, że uwielbiam chleb. Dla mnie buła to jest buła. Jak ja, i czym ja mam się nażreć, jak nie bułą? Ja po prostu uwielbiam chleb. I ja powiedziałam jej, dla mnie może w każdym posiłku być kanapka. By, niech się to wszystko, te mikro, srikro zgadza, ale ma być kanapka, bo ja kocham kanapki, słuchajcie.
No po prostu jestem trzepnięta. Ja jak wyjeżdżam gdzieś na All Inclusive, to wszyscy się ze mnie śmieją. Z czym ja idę? Z bułą i po prostu z jakimiś serami, bo ja muszę po prostu opierdzielić bułę. Wiecie, mam zamiar schudnąć jeszcze 5 kilo. Nie wiem jak to zrobię, nie idzie mi, po prostu mi nie idzie. Po prostu gdyby nie te weekendy, słuchajcie, to byłoby malinowo, ale tak. Ci zaczęli zapraszać na imprezkę, tamci zaczęli zapraszać, a ja nie umiem odmawiać po prostu. Słuchajcie, póki jestem jeszcze młoda, lubię się bawić, lubię się śmiać, po prostu jak was zapraszają, to nie mówcie, że nie macie czasu, zawsze się gucie. Ja uważam, że zawsze trzeba, jak ktoś cię zaprasza, musisz iść. No po prostu. No i to wszystko mnie właśnie gubi, bo gdyby nie to, to ja już bym w ogóle była, może bym była za chuda. A słuchajcie, jeszcze mam do celu 5 kilo i jeżeli bym schudła 5 kilo, to wróciłabym do wagi sprzed roku, kiedy najlepiej się czułam, najfantastyczniej. Było kolorowo, malinowo, oj ra, darira, oj ra, darira, raz, dwa, trzy. Ale mnie 2 lata, ja w ogóle jestem odwalona. No, także tak, kochani. Jutro wam puszczę film z mojej metamorfozy! Uza! Uza! Jutro puszczę ten filmik z tej mojej metamorfozy. Uskąd? Słuchajcie, te pierwsze dni, no zobaczycie, zresztą no fajnie. Fajnie było, fajnie będzie, może będzie jeszcze lepiej, nie wiem. W każdym bądź razie trzymajcie za mnie kciuki, żeby dalej poszło mi. Nie mówcie mi, że już nie chudni, bo jesteś za chuda, czy coś, bo nienawidzę tego stwierdzenia. Ja mam się dobrze czuć w swoim ciele i to jak ja chcę wyglądać, to ma być tak jak ja chcę wyglądać. Okej, a jasne, żołnierze. No także słuchajcie, jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. No i więc chciałam wam powiedzieć, że nie idźcie na jakieś tam diety cud. Idźcie po prostu do dietetyka. Niech on wam powie, jak powinniście się odżywiać, bo to on wie najlepiej, jakiego mózgu użyć. A jutro puszczę ten filmik z tej mojej metamorfozy, słuchajcie, to będzie szał. Ja wam pokażę, jak fajnie naprawdę w miesiąc można cokolwiek zrzucić. Ja nie mówię, że ja nie wiadomo ile zrzuciłam. Ja też dużo nie potrzebuję, ja naprawdę dużo nie potrzebuję. Jeszcze potrzebuję 5 kilo zrzucić. O, jakieś komentarze mi się tu ciągle wyświetlają i ogólniaka, bonusiku, was bardzo wszystkich kocham, słuchajcie. No i nie mogę się skupić. Także kochani, kończę. Pamiętajcie, nie głodujcie się. Ja jadłam 2100 kalorii na początku, później 1900 i ja chudłam. To było tyle żarcia. Ja po prostu płakałam jak jadłam, ale musiałam, bo wiedziałam, że muszę to jeść, żeby schudnąć. Nie wiem jak to się dzieje. W każdym bądź razie idźcie do dietetyka, nie róbcie nic na własną rękę, bo możecie sobie tylko zaszkodzić. I nie idźcie do takiego dietetyka, który wam od razu z grubej rury da 1500 kalorii. Zajebiście schudniecie, później efekt jojo murowany! No, ale wiecie, no... Tak to jest, nie? Z tymi dietami. Jeszcze na koniec chciałam wam powiedzieć, że naprawdę mam teraz kryzys i mi się w ogóle nie chce nic. Ćwiczyć to ćwiczę, bo ja ćwiczyłam od zawsze. Nie chce mi się w ogóle nic. Dietek, sretek i w ogóle pierdetek. Mam ochotę sobie tak usiąść w kanapce. I sobie tak wziąć moje ulubione nachosy serowe. Winko. Takie w Biedronce jest takie z nutą bananową. Mój, my friends, my best friends mi powiedział o tym winie. I ja teraz go lubię bardzo. No i słuchajcie, no to jest, ale nie no, trzeba się trochę odchudzić, bo w święta, ksidorwa, zobaczycie, jak ja w święta będę żarła jarzynowo. Ale słuchajcie, dam radę, ogarnę się w końcu, nie będę żarła już tych słodyczy, opamiętam się, wystarczy tylko plask, ogarnij się, oh yeah. No i będzie dobrze. Pozdrawiam was gorąco, jutro film z mojej metamorfozy. Chciałam naprawdę wszystkim pogratulować, którzy wytrzymują bardzo długo na diecie. Jesteście niesamowici, naprawdę szacun, szapoba. A generalnie to was pozdrawiam cieplutko.